Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Nowoczesna Polska witamy na trzeciej konferencji, międzynarodowej konferencji CopyCamp. Magdalena Biernat, dyrektorka zarządzająca fundacji. I Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Proszę Państwa, od 3 lat staramy się wspólnie, aby debata prawa autorskiego była bardziej merytoryczna, a mniej emocjonalna. I wszyscy doskonale wiemy, że nie jest to łatwe, a temperatura tegorocznych debat, na przykład o copyright trollingu czy opłatach reprograficznych, jest, mamy wrażenie, bliska krytycznej. A ta konferencja odbywa się w ich apogeum i mamy taką nadzieję, że CopyCamp będzie, jeżeli nie beczką, to przynajmniej łyżeczką oliwy wylaną na te wzburzone fale. Chcemy w neutralnej i komfortowej atmosferze rozmawiać o prawie autorskim w całej złożoności społecznych, ekonomicznych, politycznych i prawnych skutków tej regulacji razem z naszymi partnerami. No właśnie, w Fundacji Nowoczesna Polska staramy się działać poprzez konkretne i konstruktywne projekty. Prowadzimy ich kilka. Jednym z nich jest Biblioteka Wolne Lektury, w której udostępniamy ponad 2,5 tysiąca dzieł z klasyki literatury. Edukacja medialna, w ramach której opracowaliśmy bardzo dokładny katalog kompetencji medialnych i komplet materiałów edukacyjnych, poprzez które chcemy kształcić krytycznych i świadomych odbiorców mediów. Prawo kultury, w ramach którego to projektu organizujemy tę konferencję i w ramach którego staramy się edukować i uczestniczyć w debacie o prawie autorskim. Projekt Histeria i Media, w którym zajmujemy się historią i dziedzictwem w kulturze cyfrowej. Fundacja Nowoczesna Polska działa też na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych, uczestnicząc w Koalicji Otwartej Edukacji. Konferencja CopyCamp jest konferencją już taką dobrze zagnieżdżoną chyba w tym dyskursie o prawach autorskich i w pewnym sensie wyjątkową. Wyjątkową także dlatego, że uważamy, że prawo autorskie jest zbyt poważną rzeczą, ażeby zostawić ją prawnikom. Dlatego bardzo nas cieszy, że na tej sali udało się zgromadzić zarówno w roli widzów, jak i prelegentów najciekawsze, najznamienitsze, najbardziej kompetentne osoby zajmujące się społecznymi kontekstami funkcjonowania prawa autorskiego. Witamy dziś twórców, praktyków, naukowców, przedsiębiorców, polityków, działaczy społecznych. Witamy wszystkich tych, dla których prawo autorskie jest rzeczą ważną. Od wielkich gwiazd sceny po zwykłych obywateli borykających się z meandrami tej regulacji. To już trzecia konferencja CopyCamp, trzecia edycja konferencji CopyCamp. W zeszłym roku pojawiły się głosy, że jeden dzień to za mało, dlatego w tym roku postanowiliśmy, że CopyCamp będzie konferencją dwudniową. Udostępniamy Państwu przestrzeń do wymiany idei. Zaproszeni przez nas goście zaprezentują krótkie, 10-minutowe prezentacje, których nie będziemy komentować na scenie, natomiast zapraszamy wszystkich do nieskrępowanych i owocnych rozmów w kuluarach. Przed nami bardzo, bardzo intensywne 2 dni. Wystąpi przed Państwem 68 prelegentek i prelegentów, którzy występować będą równolegle w 2 salach, w sali A i w sali B, w 10 sesjach. Dziś odbędą się 3 równoległe sesje i zakończymy naszą konferencję dzisiaj o godzinie 20:30. Ale spotykamy się jutro, już o godzinie 16:00 i od godziny 16:00 do 21:00 będziemy dalej dyskutować o społecznych aspektach prawa autorskiego. Konferencja CopyCamp odbywa się dzięki temu, że zebraliśmy taką szeroką koalicję partnerów, którzy wspólnie pracują nad jej kształtem i wspólnie dyskutują merytorycznie nad tym, o czym powinniśmy rozmawiać, czym powinniśmy się zajmować, jakie tematy są w tym roku najważniejsze. Partnerem, który poniekąd zaczął to wszystko, jest Trust for Civic Society in Central and Eastern Europe, organizacja, która z Polski się niestety już wycofała. W tym roku naszym bardzo ważnym partnerem jest Fundusz Wyszehradzki, dzięki któremu przygotowaliśmy specjalną ścieżkę wyszehradzką i zaprosiliśmy dużą ilość gości z krajów zarówno Grupy Wyszehradzkiej, jak też z regionu. Naszym partnerem jest oczywiście firma Google, której chyba tutaj nie trzeba nikomu przedstawiać.
firma Samsung, której nie trzeba przedstawiać, oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Niektórzy twierdzą, że połączyć w jednej konferencji te instytucje to jest wyczyn, potwierdzam, to jest wyczyn. Cieszę się, że nam się wspólnie tego wyczynu udało dokonać. Dodam jeszcze, że organizacje CopyCampu wspierają także Koalicja Otwartej Edukacji i Fundacja Kronenberga przy Banku City Handlowy, a także partnerzy merytoryczni, Platforma Otwartej Nauki i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego. Naszymi partnerami są partnerzy ze ścieżki wyszehradzkiej. To jest czeska organizacja pozarządowa Juridicum Remedium, z Węgier Open SKM Agency oraz Uniwersytet w Trnawie ze Słowacji. I oprócz tego wystąpią z nami goście także z, oprócz oczywiście Czech, Słowacji, Węgier, także z Ukrainy, Rosji, Bułgarii i Rumunii. Z przyjemnością też informujemy, że honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. I mam teraz zaszczyt zaprosić naszych prelegentów, poprosić naszych prelegentów o krótkie wystąpienia, naszych partnerów prelegentów. Zacznijmy od ciebie, Jarku. W tym celu muszę wyjąć mojego laptopa. Ja zastanawiając się, co Państwo mam do powiedzenia od siebie, przy tegorocznym CopyCampie nagle doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie mam Państwu do powiedzenia nic nowego, ponieważ dwa lata temu mówiłem o tym, że trzeba zalegalizować niekomercyjne korzystanie z utworów. Rok temu mówiłem, że trzeba zalegalizować niekomercyjne korzystanie z utworów i jak się sobie dzisiaj zacząłem zastanawiać, co jest najważniejszego, co ja chciałbym powiedzieć, to doszedłem do wniosku, że najważniejsze jest zalegalizowanie niekomercyjnego wykorzystania utworów. Jeszcze hasło muszę wpisać. Zmienię hasło. Więc dwa lata temu rozpoczęliśmy CopyCamp z taką nadzieją, że rozpoczniemy taki proces pogłębionej debaty, która będzie prowadzić do społecznego, politycznego i ekonomicznego konsensusu w kwestii przyszłości prawa autorskiego. I wyglądało także na to, że po protestach przeciwko ACTA i całym zamieszaniu, które to wywołało, będzie odpowiednia wola polityczna, ale także wola aktorów rynkowych, żeby rozpocząć głęboki system refleksji nad tym, jak prawo autorskie funkcjonuje, jakie ma cele i jak te cele realizuje. Przez ten czas bardzo intensywnie pracowaliśmy w fundacji nad stymulowaniem tej debaty. Uruchomiliśmy szereg inicjatyw edukacyjnych. W tym roku dzięki Magdzie Biernat udało się uruchomić krótki kurs własności intelektualnej dla uczelni wyższych. Braliśmy bardzo intensywny udział w konsultacjach społecznych, w tym przede wszystkim Forum Prawa Autorskiego Ministerstwa Kultury, ale przede wszystkim piętnowaliśmy język debaty. Uważaliśmy, że rozsądne rozwiązania na przyszłość można wypracować wtedy i tylko wtedy, jeżeli w tych rozmowach o prawie autorskim zrezygnujemy z języka, który jest wartościujący, który jest przemocowy, że musimy odejść od słów takich jak piractwo czy kradzież, które stygmatyzują uczestników obiegu treści w mediach, i że dopiero na gruzach tego języka można zbudować nowy język, a w tym nowym języku realizować dialog obliczony na przyszłość, obliczony na dobrze pojęty interes publiczny. I język debaty niewątpliwie się przez te ostatnie dwa lata zmienił. Niewątpliwie społeczeństwo lepiej rozumie, czym prawo autorskie jest, a czym nie jest. Niewątpliwie społeczeństwo dobrze już rozumie takie pojęcie jak dozwolony użytek i zna swoje prawa i potrafi korzystać z tych praw. Coraz częściej. Zmienia się język głównych aktorów, którzy biorą udział w tej debacie. Bardzo ciekawe jest, jak się zmienia. Podczas tej konferencji będą prezentowane wyniki badań zespołu profesor Fatygi, która badała przemiany języka debaty. I z jej badań wynika, że dzisiaj, że ten język nie jest językiem emocji, że to, jak się dyskutuje o prawie autorskim, to jest dyskurs bardzo racjonalny. Jednocześnie jednak zauważyła, że w ciągu ostatnich dwóch lat ten dyskurs się zmienił
z języka zmiany i szukania nowego na język betonowania istniejącego status quo. I to jest, ponieważ głównie aktorzy rynkowi, wliczając w to organizacje społeczne, sądzą, że zmiana jest ryzykiem. Ja też sądzę, że zmiana jest ryzykiem, ale sądzę też, że znacznie większym ryzykiem jest odpuszczenie sobie zmiany. Bo oczywiście są znane postulaty także organizacji społecznych, które Piotr Waglowski przed tą konferencją ujął w takim haśle obrony dozwolonej do domeny publicznej. Ja bym jeszcze dodał i dozwolonego użytku. I oczywiście potrzebujemy chronić domenę publiczną, ale nie będziemy w stanie zbudować systemu, który ma sens, jeżeli nie dotkniemy istoty tego, co jest problemem tego systemu w mojej opinii dzisiaj, a tym problemem jest to, że niekomercyjne wykorzystanie utworów jest ciągle nielegalne. Przez ostatnie 150 lat funkcjonowania tej regulacji, przez większość tego czasu niekomercyjne wykorzystanie utworów było legalne. Ono stało się nielegalne, kiedy zmieniliśmy medium, kiedy zaczęliśmy korzystać z komputerów i internetu. Żeby przywrócić ten stan, musimy dokonać wysiłku. Z jednej strony więc oczywiście cieszy mnie, że coraz rzadziej się dzisiaj mówi o zwiększaniu restrykcji, czy o zwiększaniu sankcji za naruszenia praw autorskich dla obywateli. Natomiast martwi mnie to, że coraz rzadziej mówi się o pozytywnej zmianie i że nie ma takiej woli dokonania tej pozytywnej zmiany. Wydaje mi się, że ten wysiłek, którego musimy dokonać. I musimy dokonać go wspólnie, włączając w to aktorów rynkowych. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której obywatel, komunikując się z drugim obywatelem przez media, będzie miał pewność, że to, co robi, jest legalne. Trochę jest nieistotne, jaki model tej legalizacji wybierzemy. Możemy dyskutować o tym na forum WIPO, możemy dyskutować o tym na forum WTO, możemy dyskutować o tym na forum Unii Europejskiej, ale nie powinno to nas powstrzymywać przed tym, ażeby próbować wdrażać te modele w Polsce. Jednym z takich modeli, o którym można zacząć myśleć, jest wykorzystanie mechanizmu licencji ustawowej do korzystania z treści na sposób niekomercyjny. I jeśli się zastanawiam dzisiaj, jaki message chciałbym, co za paskudne słowo, jaką wiadomość chciałbym zostawić ja w Państwa głowach po dzisiejszym dniu, to takie jedno zdanie, jak niekomercyjne wykorzystanie utworów musi być zalegalizowane. Dziękuję.